Do kilku najważniejszych warszawskich pomników w nocy przyczepiono tęczowe flagi i kartki z wulgarnymi hasłami. Ofensywa lewicowo-liberalnych ideologii przybiera na sile. Wczoraj Komisja Europejska odrzuciła dofinansowanie projektów zgłoszonych przez 6 polskich miast, które przyjęły uchwały o zakazie propagowania ideologii LGBT. Figura Chrystusa dźwigającego krzyż przy Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie jest symbolem, obok którego nie można przejść obojętnie, podkreśla proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie, ksiądz Zygmunt Robert Berdychowski. Myśląc o naszym tu i teraz, takim narodowym, o tym wszystkim, co nas dzieli, w jaki sposób znaleźć lekarstwo, nie ma innego, jak właśnie to zatrzymanie, spojrzenie w górę, później w głąb siebie. Figura Chrystusa została zniszczona podczas II wojny światowej w czasie powstania warszawskiego. Dziś staje się celem ataków. Aktywiści LGBT w nocy z 28 na 29 lipca powiesili na niej, jak i wielu innych pomnikach w Warszawie, tęczową flagę, a usta przysłonili apaszką z anarchistycznymi znakami. Ta skandaliczna profanacja musi spotkać się ze stanowczą reakcją państwa polskiego, podkreśla wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dlatego też do prokuratury okręgowej w Warszawie zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które zakładały na figury flagi tęczowe oraz apaszki z symbolami anarchistycznymi. Wskazując potencjalne wypełnienie znamion przestępstwa określonego w artykule 196 kodeksu karnego, to znaczy obrazy uczuć religijnych, jak również artykuł 261, to znaczy znieważenie pomnika. W niektórych miejscach aktywiści LGBT zostawili także kartki z rewolucyjnymi hasłami: to szturm, to atak, to tęcza. Takie wulgarne i propagandowe zarazem działania środowisk LGBT pokazują, że nie chodzi tu o konkretne osoby, które są homoseksualne, ale chodzi tu o pełen pakiet ideologiczny, podkreśla wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przybierają postawę agresji. Agresji wobec symboli, bardzo ważnych dla naszego społeczeństwa. Dyskusja to jedno, ale agresja to jest całkowicie inna płaszczyzna, która musi spotykać się ze stanowczą reakcją wobec łamania prawa. Podstawowym warunkiem każdej cywilizowanej debaty o tolerancji jest zdefiniowanie granic owej tolerancji. Bezczeszcząc tak ważną dla każdego chrześcijanina figurę Chrystusa, ta granica została przekroczona, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Czy można usprawiedliwić dowolne, nawet najbardziej obrazoburcze zachowanie walką o swoją wizję świata? Czy cel uświęca środki? Zdecydowanie nie. Są pewne granice, które zostały wczoraj przekroczone. Tymczasem środowiska LGBT, jak i ich postulaty, mają szerokie wsparcie w instytucjach Unii Europejskiej. Wczoraj Komisja Europejska odrzuciła projekty 6 polskich miast na dofinansowanie programów społecznych. Miasta te przyjęły specjalne uchwały sprzeciwiające się szerzeniu ideologii LGBT. Państwa członkowskie i władze państwowe muszą szanować unijne wartości i prawa podstawowe. Dlatego 6 wniosków o partnerstwo miast, w których składanie były zaangażowane polskie władze, które przyjęły rezolucje dotyczące stref wolnych od LGBT lub praw rodzinnych, zostało odrzuconych. Napisała na Twitterze Helena Dali, unijna komisarz do spraw równości. Taka decyzja unijnych władz dziwi tym bardziej, że przyjęte przez poszczególne polskie samorządy karty praw rodzin są po to, by polski aktualny stan prawny został zachowany, podkreśla Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. Po to, żeby mogły one zachować swoją tożsamość jako organizacji działających na rzecz dobra lokalnego, na rzecz mieszkańców żyjących na danym terenie i odmawiają realizacji żądań aktywistów LGBT. Komisja Europejska, podejmując decyzję wymierzoną w 6 polskich miast, jednocześnie do programu Partnerstwo Miast włączyła 7 innych miejscowości, zauważa mecenas Nikodem Bernaciak z Instytutu Ordo Iuris. Oczekujemy, że Komisja Europejska przedstawi powody, dla których połowę miast potraktowała w inny sposób od drugiej połowy. Będziemy składać wniosek do Komisji Europejskiej o ujawnienie szczegółów tego postępowania. Tymczasem w polskim rządzie toczy się dyskusja o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej, która to stała się furtką dla ideologii gender. Pomysł ten ostro krytykuje między innymi francuski minister do spraw europejskich. Polska może zostać uderzona po kieszeni dzięki nowym mechanizmom w budżecie Unii Europejskiej. Gdyby wystąpiła z konwencji, będzie to miało konsekwencje.
Grożenie Polsce ucinaniem funduszy unijnych za to, że broni takich wartości jak rodzina i nie pozwala na ideologizowanie kraju, jest nie na miejscu, podkreśla socjolog dr Jakub Koper. Jest to niepoważne, jeśli chodzi o arenę międzynarodową.